Jesteśmy w Oświęcimiu, w środku szkoły salezjańskiej, zakładu salezjańskiego, który tutaj już od 120 lat funkcjonuje. I tutaj do tego miejsca Was zapraszamy. Jak wiemy, 14 i 15 sierpnia tego roku tutaj stąd z rana wyruszy cała kolumna tych, którzy przyjadą z Polonii amerykańskiej, kanadyjskiej czy australijskiej do obozu w Oświęcimiu. A tutaj będzie baza, tutaj chcemy Was zaprosić do tego miejsca, gdzie będzie można usiąść, gdzie będzie można coś zjeść, gdzie będą sympozja, wykłady, gdzie będą koncerty, gdzie będzie takie centrum tego naszego spotkania. Jest tu wiele różnych miejsc, między innymi teraz za mną jest to duży budynek szkoły salezjańskiej. Będziemy także o tym mówić. Jeżeli ktoś widzi tą szkołę, to może sobie wyobrazić, że ta szkoła powstała w półtora roku. To, co za mną jest, ten główny budynek, budowano w półtora roku. I to jest jeszcze 50 lat przed obozem Auschwitz-Birkenau, który tutaj powstaje w czasie II wojny światowej. Salezjanie tu są już od 1898 roku i tutaj nieprzerwanie przez te 120 lat prowadzą edukację, wychowują i kształcą młodzież, młodzież z całej Polski. Jeszcze po to ta szkoła powstała, ona powstała jeszcze w czasie, gdy byliśmy pod zaborami, gdzie polskość jakby była tutaj wypierana, była tu ludność germanizowana i dlatego właśnie to miejsce po to powstało i zaproszono Salezjanów, aby w tym miejscu można było wychowywać młodzież w języku polskim, aby można kształcić ich na dobrych obywateli i dobrych chrześcijan. W tym miejscu, gdzie jesteśmy, także tu powstaną namioty, tu będziemy wspólnie spotykać się i będziemy ten czas 14 i 15 sierpnia rzeczywiście świętować. Jesteśmy na rynku oświęcimskim, gdzie także będzie część naszego spotkania. Szczególnie 15, gdzie będzie Bieg Biega Dziś Bosko, gdzie będą także występy artystów, gdzie będą różnego rodzaju zajęcia, gry i zabawy dla dzieci. To miejsce także jest miejscem, w którym co roku świętujemy patronale święto, święto Jana Bosko, które stał się patronem miasta Oświęcimia, dlatego że przez 120 lat tutaj ksiądz Bosko w Oświęcimiu, w tym zakładzie wychowuje dzieci i młodzież. Zapraszamy także na piękny, historyczny rynek oświęcimski. Marsz Polonii, marsz tych, którzy chcą rzeczywiście tutaj przybyć, aby modlić się za tych Polaków, którzy ginęli w obozie. I czekamy na Was 14 sierpnia. Szczęść Boże!